Biometryczna technologia identyfikacji klienta jest jedną z bardziej innowacyjnych i nowoczesnych technologii dostępnych na rynku bankowym. Oprócz aspektów technologicznych związanych z wdrożeniem rozwiązania oraz połączenia z systemami informatycznymi banku BPH, najważniejszym wyzwaniem było zdobycie akceptacji klientów na używanie tej technologii. Dziś możemy powiedzieć, że nasi klienci z chęcią korzystają z tej technologii, doceniając uproszczenie procesu potwierdzania tożsamości, jak również komfort rozwiązania. Mieliśmy wiele wyzwań, m.in. brak wystarczającej infrastruktury sieciowej, różnorodność systemów informatycznych, bardzo restrykcyjne wymogi odnośnie bezpieczeństwa. Jednak do największych należało stworzenie innowacyjnego czytnika biometrycznego Fingervein, bazującego na technologii Ethernet, spełniającego najwyższe bankowe standardy bezpieczeństwa, zarazem przyjaznego dla użytkownika i trywialnego w instalacji niczym myszka. Wydaje mi się, że zrealizowaliśmy to zamierzenie w 100%. Projekt w banku BPH był drugim projektem z technologią Fingervein, który w tej chwili już wdrożyliśmy z firmą Hitachi. Natomiast on był o tyle ważny, istotny, a zarazem było to duże wyzwanie, z tego względu, że przed BPH wdrożyliśmy biometrię tylko w bankomatach i w małych bankach sektora spółdzielczego.